Hej, siemano ludzie, z sezonu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj rozegram sobie mecz Bundesligi Bayern Monachium, Borussia Dortmund i oczywiście napiszcie w komentarzu, której drużynie będziecie kibicować, mecz będzie o 18.30 i jaki wynik obstawiacie. Ja oczywiście standardowo, jak już rozgrywam te meczyki, to obstawię sobie wynik 2-1. 2-1 dla Bayern Monachium, a jaki będzie wynik, przekonamy się oczywiście już później. Prosiliście, żebym zrobił jeszcze unboxing z FIFA 18, więc mam tu całego boksika. Ten boksik jest z Cards Planet. Jak ktoś jest zainteresowany, link jest w opisie, bo ja już tych saszetek prawie nigdzie nie widziałem w sklepie. Gdzieś tam pewnie jeszcze są, w Carrefourze nie ma. Ale dobra, boksik jest zafoliowany. A tak przy okazji chciałem wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa, smacznego jajeczka i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem dobry w składaniu życzeń, więc po prostu życzę wam wesołych, spokojnych przede wszystkim świąt. Okej, mamy tutaj Bayern, mamy tu Borussię. Ja sobie tu wyciągnę, a weźmiemy po trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. O, boksik. Mam jeszcze jeden boksik z Rosji, też z Cards Planet, bo mam coś fajnego też w zanadrzu dla was, żeby te unboxingi nie były takie nudne. Chodzi mi o jakąś nową serię. Co to będzie? Nie zdradzam. Nie zdradzam, bo nie. Dowiecie się niedługo, mordeczki moje. Ale dobra, lecimy i oczywiście, jeżeli wpadnie logo Bayernu bądź Borussii, bramka się nie liczy. Mają być tylko piłkarze. O, a nie wiem, czemu ja to tak zrobiłem. Dobra, pierwsza połowa, druga połowa. Po trzy saszetki na połowę. Lecimy. Wiem, że lubicie FIFA 365 2018. Pisaliście mi w komentarzu, żebym jeszcze zrobił unboxing. No i robię dla was. Widzicie, jak was lubię, mordeczki moje. Dobra, co to jest? Dostałem dwa razy, zobacz, dwie zasady gry. No okej, dwie zasady gry w ogóle, co ja gadam. Dobra, rozpoczynamy meczek i mamy na początek Boca Juniors. Ja nie mam jeszcze całej tej edycji, nie wiem, ile mi tam brakuje. 6, 5? Nie, muszę... jaki strzał na początek, Cristiano Ronaldo. Milestone, odkładam go na boczek oczywiście tutaj. No pięknie, pięknie. Spartak Moskwa. Myślałem, żeby zrobić to z saszetkami z Bundesligi, ale wiem, że bardziej lubicie FIFA, więc nagrywam to z FIFA. Dobra, Manchester United i Palmeiras, więc gola nie ma. Co, 0-0 dalej. W końcu wolne. Ja jeszcze dzisiaj byłem w pracy, tak w ogóle. O, Lukaku z Manchesteru United. Jaka broda. O, druga karta specjalna, PSG. My tu dalej nic, Benfica, Atletico Madryt i jest gol. Jest gol dla Bayernu Monachium. Müller. 1-0. 1-0 Bayern prowadzi. I co dalej? Końcówka pierwszej połowy. Mamy tu zawodnika z Anglii. Dalej jest Atletico Nacional. Real Madrid Nacho. Co to tak poobkręcane jest? Feyenoord, Real Madrid i Manchester United. Lecimy z drugą połową. Kolejne trzy saszetki. Na razie jest 1-0. 1-0. Bum. Zasady gry. I co my tu mamy? Mamy tutaj Anglię na początek. Logo. Barcelona. Feyenoord. Benfica. I Feyenoord. Więc bez goli. Borussia nadal bez gola. Bayern 1. Jeszcze dwie saszetki zostały. Ciekawe, czy jakaś rarka mi tutaj wpadnie.
I mamy tutaj zawodnika z reprezentacji Niemiec, Mustafi. Kolejny, i to na karcie specjalnej, Goretzka. Dembele! 1-1. No wiadomo, że ten piłkarz już tutaj nie gra, ale oczywiście jest to Borussia Dortmund, więc bramkę oczywiście trzeba uznać. Jest 1-1 remis. Tu mamy Feyenoord. No i fajnie, bo teraz będzie ciekawiej. Klub Ameryka i pierwsza chyba karta Legii Warszawa. O, ja się nie mylę. Chyba nie było jeszcze. No nie widzę. Ale nieważne. Ostatnia saszetka, końcówka meczu. I kto wygra? Bayern czy Borussia Dortmund? I teraz zrobimy cięcie. I odcinek obejrzycie sobie w następnym tygodniu. Część drugą. Ciekawe, co sobie teraz pomyśleliście. No oczywiście, że żartuję, mordeczki. Ale czajcie, bym wam zrobił takiego psikusa, na przykład, a wiecie co, druga część będzie za tydzień i koniec. Ciekawe, pewnie byście nie byli zbytnio zadowoleni. Dobra, ale wiecie, że ja mam czasami takie szalone pomysły. Pomysły Feyenoord. Ojoj, tu mi się skleiły. O. O, pięknie, Luis Suarez, game changer. Barcelona. Bayern czy Borussia? Boca Juniors, Juventus, ależ emocje, Roma i Spartak Moskwa. 1-1 w karcianym meczyku. A jaki będzie wynik w prawdziwym, no to oczywiście dowiemy się po meczu, tym oczywiście prawdziwym. Ja obstawiłem wynik 2-1, wypiszcie w komentarzu, jaki wy obstawiacie wynik, no i której drużynie kibicujecie. Podejrzewam, że większość z was będzie za Bayernem Monachium, ciekawy jestem. I co, tyle, pozdrawiam was i jeszcze raz wesołych świąt, trzymajcie się, pa pa!